Tytuł kursu: Organizowanie działalności gospodarczej. Moduł: Strategie marketingowe w działalności gospodarczej. Temat: Czym jest analiza SWOT? Analiza SWOT jest jedną z analiz ekonomicznych, bardzo często wykorzystywaną przy sporządzaniu biznesplanów. Służy ona do przeprowadzenia gruntownej analizy przedsiębiorstwa oraz jego otoczenia. Celem nadrzędnym tego narzędzia jest zdefiniowanie oraz zaplanowanie najlepszej strategii dotyczącej badanej sfery. Ponieważ analiza SWOT jest instrumentem planowania strategicznego, nie istnieją żadne obostrzenia określające jej przedmiot. Może nim być przedsiębiorstwo jako całość, konkretny dział, projekt lub plan. Oznacza to, że analizie może podlegać każda sytuacja wymagająca podjęcia kluczowej decyzji. Nazwa analizy SWOT jest akronimem słów pochodzących z języka angielskiego, określających jej elementy składowe. Wewnętrzne, czyli strengths, mocne strony, i weaknesses, słabe strony, oraz zewnętrzne, czyli opportunities, szanse, i threats, zagrożenie. Przyjrzyjmy się dokładniej budowie analizy. Pierwszym jej elementem są mocne strony. Należą one do czynników wewnętrznych, pozytywnych. Zaliczamy do nich wszystkie atuty przedsiębiorstwa. Tworząc mocne strony przedsiębiorstwa, warto odpowiedzieć sobie na pytania. Jakie mamy możliwości? Czy mamy przewagę konkurencyjną? Czy posiadamy unique selling points, czyli unikalne cechy, których nie ma konkurencji? Jakie mamy doświadczenie i wiedzę w danych dziedzinach? Czy nasz produkt jest szybko i łatwo dostępny, odpowiednio dystrybuowany i czy jego wizerunek jest utrwalony w świadomości klientów? Czy stawiamy na innowacje? Czy nasze przedsiębiorstwo ma korzystną lokalizację? Jak wygląda polityka personalna naszej firmy? Kolejnym elementem, który powinniśmy uwzględnić w analizie SWOT, są słabe strony. Należą one do czynników wewnętrznych, negatywnych. Opisując słabe strony firmy, warto odpowiedzieć sobie na następujące pytania. Jakie wady ma nasza firma? Dlaczego się nie rozwijamy? Dlaczego jesteśmy mało konkurencyjni? Z czego wynika nasza słaba reputacja na rynku? Dlaczego nieterminowo realizujemy zamówienia? Dlaczego ciągle brakuje pieniędzy na nowe przedsięwzięcia? Z czego wynika słabe zarządzanie firmą? Trzecim elementem analizy SWOT są szanse, które należą do czynników zewnętrznych, pozytywnych. Tworząc szanse przedsiębiorstwa, należy odpowiedzieć sobie na następujące pytania. Jakie wydarzenia na rynku wpływają na naszą firmę? Jakie są słabe strony konkurentów? Jakie występują tendencje w branży lub stylach życia? Czy nasza firma nadąża za rozwojem nowych technologii? Czy występują w otoczeniu rynki dla produktów niszowych? Czy wykorzystujemy informacje płynące z rynku? Ostatnim elementem w omawianej analizie są zagrożenia, które płyną z otoczenia przedsiębiorstwa. Zagrożenia należą do czynników zewnętrznych negatywnych. Analizując zagrożenia przedsiębiorstwa, należy odpowiedzieć sobie na następujące pytania. Jaki jest wpływ polityki na działalność firmy? Jak kształtują się zmiany w prawie? Czy zagraża nam konkurencja? Jaka jest wielkość rynku i pojemność podaży? Czy nowe technologie są dla nas zagrożeniem? Jakie czynniki hamują nasz rozwój? Co przeszkadza nam wejść z nowym produktem na rynek? Czy mamy wystarczające wsparcie finansowe? Jak przedstawia się stan gospodarki krajowej i zagranicznej? Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.